Cześć, tu znowu Stefuś, teraz jesteśmy w Warszawie, na takiej ćwierćce, że tak powiem, krajoznawczej. Nie tylko. I zobaczymy, co będzie. Może na jakiś proces pójdziemy, jak tu akurat się odbędzie. Zobaczymy. O, i ci eksperymentalscy. O, ja cię kręcę. Stefek, z kim ty jeździsz? Z kim ty przestajesz, Stefan? Z kim ty Stefan? Przestałeś? Zaraz cię przerobią na ten samochód. Ja się nie masz samochodu, Stefan! Ja się będę zabawał, z kim mi się podoba. Nie oceniam ludzi po Z nimi, jak ja ich nie lubię, Henia już przerobili, teraz ciebie uważaj. A się będziemy przerabiać. Przerabiać. Wydymamy każdego. O. Kogo się tylko da. Wydymamy każdego. Dobra. Pojechali śmieciarze do Warszawy. Tak. Już pełno śmieci w aucie. Tak, uważaj, bo ci zostawią śmieci. Powiedz coś, Stefan, o pomniku. No co mówić, jestem teraz akurat w Warszawie, tu mamy tą naszą syrenkę warszawską chyba, na takim pomniku już stoi. No tak to jak każde większe miasto widzę. Akurat w Monachium tam przebywam. Też często to tak widzę, no to ja już też duże miasto takie, nic dla mnie nadzwyczajnego. To jest takiej syrenki tam nie ma. Stefan, co to za auto? Korweta albo nie wiem, czekaj. To Ferrarka chyba, nie? Dokładnie nie wiem, Ferrarka mi się wydaje. Ten taki dubs mam, wiesz? Co włączasz i włączasz odległości. Mam nadzieję, że mi się udało trafić teraz to pauzowanie i odpauzowałem. No, zobaczymy. Zaraz będzie widać. Są wariaty w Warszawie. Chyba się udało. Czek, Ferrarka to jest. Zwykła Ferrarka. No niezwykła chyba taka. No, Ferrarka taka, co sobie jeżdżą. No. No to nasze rejony tam nie bardzo, by się ten, bo ma za płaskie nadwozie, za płytkie. To ten, co się dał zaszczepić nim. Też się dał zaszczepić? Tak, jeszcze namawiał do tego. Ciekawe, jak długo jeszcze będzie. No zależy, czy wziął placebo, czy nie. Czy ostatnią dawkę kremującą. Kremującą. Cementującą. Zdanie swojej osobistej opinii na temat obecnych wydarzeń. Smutnych wydarzeń. To widzimy wszystko, co się rozgrywa w polu polskim i na całym świecie. Skromny udział. Jako Polak jestem dumny z każdego z Was i ja już to wiem. W styczniu ubiegłego roku 2020 mieliśmy różne zdania i przepis na życie, ale wiem i cieszę się, że wielu z Was, członków profilu i rozpaczy. Wszelka wojna wychodzi z błędów tzw. polityków,